Cześć wszystkim, witam Was serdecznie już w ostatnim materiale dotyczącym wskaźników kolejowych. Dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy sobie dość krótki temat dotyczący wskaźników systemu ERTMS ETCS. Słuchajcie, są to dość nowe wskaźniki, ponieważ już w Polsce mamy na niektórych liniach kolejowych system ETCS. Zanim powiem coś o wskaźnikach, oczywiście muszę powiedzieć troszeczkę o tym systemie ERTMS, ETCS, ale oczywiście w szczegółach powiem to na osobnym materiale i też oczywiście zajmę się prowadzeniem ruchu w systemie ETCS. Słuchajcie, geneza powstania tego systemu wiąże się z tym, że transport lotniczy ma swój system wspólny dla wszystkich krajów europejskich. W transporcie drogowym też jest rozwiązanie, na przykład w systemie poboru opłat. Ale niestety, słuchajcie, nadal w transporcie kolejowym był problem dotyczący interoperacyjności systemu kolei, czyli właśnie zdolności przemieszczania się pociągów pomiędzy krajami europejskimi. Często było właśnie, a to wynikało problem z innego rodzaju sygnalizacji, a to wynikał problem z innego rodzaju zasilania sieci trakcyjnej, więc często pociągi jadące pomiędzy granicami, lokomotywy były wymieniane właśnie lub niekiedy wagony tutaj na granicach. No ale wiadomo, słuchajcie, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc dążymy do tego, aby tutaj był jednolity system i właśnie powstał, nazywa się właśnie ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. W ramach tego systemu wchodzą dwa systemy ETCS oraz GSMR. ETCS, czyli Europejski System Sterowania Pociągiem, zaś GSMR to jest globalna łączność cyfrowa, oczywiście kolejowa. Słuchajcie, nadal, tak jak wspomniałem, w Unii Europejskiej bodajże mamy około 20 rodzajów sygnalizacji. No słuchajcie, znam wielu maszynistów, ale chyba nikt z nich nie zna wszystkich tutaj sygnalizacji w Europie. A ich jest, tak jak wspomniałem, około 20, tak? My mamy inną sygnalizację, Niemcy mają inną sygnalizację i Hiszpanie też na przykład mają inną sygnalizację. I właśnie, słuchajcie, dąży się do tego, aby to ujednolicić. Słuchajcie, co z tym ETCS-em? Jeśli chodzi o ETCS, mamy już na niektórych liniach kolejowych w Polsce ten system. On polega na tym, że na przykład maszyniści jadąc, tak, mają tutaj na komputerze pokładowym, czyli umieszczonym na pojeździe kolejowym, różnego typu polecenia, zezwolenia na dalszą jazdę lub z ograniczeniem różnej prędkości. Ogólnie różne tutaj polecenia związane z prowadzeniem ruchu kolejowego. I słuchajcie, jeśli chodzi o ETCS, mamy różnego typu poziomy, zarówno poziom drugi, pierwszy, drugi oraz trzeci. Na razie zajmiemy się poziomem pierwszym oraz drugim, jednak słuchajcie, w poziomie pierwszym też wyróżniamy taki poziom jak ETCS, poziom pierwszy LS, czyli tak zwany Limited Supervision, tak zwany ograniczony nadzór. Za chwileczkę sobie powiemy o tym troszeczkę więcej. Słuchajcie, problemem jest to, po co ten ETCS w ogóle też powstał, oprócz oczywiście tej interoperacyjności systemu kolei. Słuchajcie, jeżeli tutaj interesujecie się koleją w Polsce, to wiecie, że tak naprawdę jedynym zabezpieczeniem, tak w cudzysłów ująć, zabezpieczeniem tutaj bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest system SHP, czyli system samoczynnego hamowania pociągu. Jest to system, który tak naprawdę nie zapewnia nam tego, że maszynista nie przekroczy sygnału stój na semaforze, tylko on tak naprawdę kontroluje czujność maszynisty, a nam przecież zależy na tym, żeby maszynista nie przekraczał sygnału stój na semaforze. A jak tutaj zajrzymy właśnie sobie do statystyk prowadzonych przez UTK, w Polsce co roku dochodzi do około 30 zdarzeń związanych z przekroczeniem sygnału stój na semaforze. W zależności od kategorii może to być kategoria wypadku oznaczona jako B04 lub w najlepszym przypadku może to być incydent oznaczony jako C44. Słuchajcie, czasami się zdarza tak, że wiadomo, gdzieś tam się zdarzy sytuacja przekroczenia sygnału stój na semaforze. No niestety jest to niedopuszczalne, dlatego dąży się do tego, aby ilość tych zdarzeń
była równa 0. No niestety, nadal jakbyśmy sobie, tak tutaj wspomniałem, wzięli statystyki z UTEK-u, no to tam około, nie, no, na szczęście jest ich coraz mniej, tak, ponieważ tam, nie wiem, w 2017 roku było 36, później ta liczba została zmniejszona do 32, chyba w zeszłym roku było to tylko 28 przypadków, no ale nadal wiadomo, tutaj niestety jest to pewne zagrożenie w ruchu kolejowym. I właśnie słuchajcie, ETCS pozwala nam na to, aby, uwaga, przede wszystkim dwie najważniejsze zasady tutaj bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ETCS. ETCS zapewnia to, że maszynista nie przekroczy tutaj sygnału stój na semaforze, ogólnie sygnału zabraniającego, lub nie przejdzie poza miejsce zezwolenia, tak, objęte w tym systemie, oraz przede wszystkim nie przekroczy danej prędkości. To są najważniejsze dwie zasady działania systemu ETCS. Także jest tu pewne jakieś bezpieczeństwo, tak, na tej zasadzie, bo tak jak wspomniałem, my nadal w Polsce bazujemy na systemie SHP, ale niestety SHP tylko nam kontroluje czujność maszynisty przed ważnymi sygnalizatorami lub w miejscu potencjalnego niebezpieczeństwa. Także taka niestety tutaj jest sytuacja. I słuchajcie, w ramach tego systemu ETCS wyróżniamy na przykład ETCS poziomu 1LS. Co to oznacza? Słuchajcie, może zacznijmy od planów. Plany w Polsce, no, są nieco ambitne, ponieważ no, do 2050 roku, czyli jak to obliczyć, no to jeszcze 29 lat, tak, nam zostało. W Polsce około 8 tysięcy linii kolejowych zostanie wyposażonych w system albo ETCS-u poziomu pierwszego, albo ETCS-u poziomu drugiego. Niestety 8 tysięcy linii kolejowych to jest około 40% naszej całej infrastruktury. Oznacza to, że nadal 60% infrastruktury kolejowej w Polsce będzie, słuchajcie, bazować na systemie SHP. No troszeczkę słabo, tak, ponieważ tutaj jeśli chodzi o naszą infrastrukturę, bezpieczeństwo tutaj wyposażenia systemów tutaj różnego typu, to niestety nasza infrastruktura jeszcze odbiega od norm europejskich. Tak jak wspomniałem, 2050 rok, no słuchajcie, ja jeszcze na kolei będę pracować, tak mam nadzieję, takie mam plany, ponieważ to jeszcze 29 lat, na emeryturę się nie wybieram, za 29 lat też nie, chyba że zrobią, no nie, nawet nie będę miał jeszcze 40 lat pracy, także spokojnie, na pewno nagram, jak mi zdrowie pozwoli, na pewno nagram filmik w 2050 roku i sprawdzimy, czy te plany, słuchajcie, się sprawdziły, także miejmy taką nadzieję, że to oczywiście będzie prędzej, tak? Ale słuchajcie, ten ETCS zarówno poziomu pierwszego, jak i poziomu drugiego niestety jest drogi. Wyposażenie kilometra linii wynosi w granicach, żeby Wam nie skłamać, nawet około 1 000 000 zł, tak? A przeliczmy sobie tutaj ilość tych kilometrów, to nam troszeczkę to wyjdzie. Oczywiście, nie wiem, ETCS poziomu pierwszego jest oczywiście tańszy i to o wiele niż ETCS poziomu drugiego, ale no naprawdę patrząc na kilometr linii kolejowych, to jest niestety troszeczkę drogo. A przypominam również, że oprócz infrastruktury kolejowej należy również wyposażyć pojazdy kolejowe. Także tutaj nie tylko zarządca infrastruktury ponosi koszty, ale również tutaj przewoźnicy kolejowi, tak? Ponieważ żeby tutaj ETCS działał sprawnie i bezpiecznie, musi być zarówno wyposażenie infrastruktury oraz wyposażenie pokładowe, czyli właśnie pojazdy kolejowe. Słuchajcie, ale odpowiedzią na te koszty jest między innymi poziom pierwszy LS, tak zwany, wspominałem, Limited Supervision, z angielskiego poziom ograniczonego nadzoru. Co to oznacza? Słuchajcie, jak cofniemy się do lekcji organizacji ruchu kolejowego, przypominamy, mamy 4 kategorie linii kolejowych: magistralne, pierwszorzędne, drugorzędne oraz znaczenia miejscowego. Słuchajcie, tak naprawdę po co poziom pierwszy lub drugi ETCS-u na liniach znaczenia miejscowego lub nawet na liniach drugorzędnych? Przecież tam po pierwsze jest znikomy ruch kolejowy, to jest raz,
A nawet jeżeli już jest, to prędkość zawrotna nie jest, tak? Bo przypominam również, jeżeli chcemy przekroczyć w Polsce prędkość 160 km na godzinę, niezbędne jest właśnie wyposażenie w system ETCS, ponieważ przy tej prędkości już wiadomo, bezpieczeństwo tutaj jest zwiększone, ryzyko tego bezpieczeństwa jest zwiększone, dlatego tutaj powyżej 160 już zarówno infrastruktura kolejowa od strony torowiska musi być wyposażona w jakiś system, czy to pierwszy, czy drugi, i również pojazdy kolejowe muszą też być w ten system wyposażone. Spokojnie, w Polsce już jeździmy 200 km na godzinę, między innymi na centralnej magistrali kolejowej oraz na linii numer 9 na odcinku od Warszawy do Gdańska. Także słuchajcie, nie jest źle, jest coraz lepiej. Słuchajcie, dobra, o tym poziomie 1LS. Dlatego słuchajcie, od niedawno był artykuł powstały właśnie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ słuchajcie, do czasu właśnie tego 2050 roku musimy jakoś zwiększyć bezpieczeństwo inaczej. Nie możemy czekać, aż tylko 40% tutaj naszej infrastruktury zostanie wyposażona w przeciągu 30 lat. Dlatego odpowiedzią na ETCS poziomu pierwszego lub drugiego jest ETCS poziomu 1LS. Co to oznacza? Słuchajcie, zasada działania jest taka sama, ponieważ nadal poziom pierwszy LS daje nam to, że maszynista nie przekroczy prędkości oraz nie przejedzie poza miejsce zezwolenia, czyli nie przekroczy sygnału stój. I to tak naprawdę moim zdaniem skromnym na liniach znaczenia miejscowego oraz liniach drugorzędnych to wystarczy, tak? Ponieważ tutaj nie potrzeba nic więcej. Nie ma tutaj, tak jak wspomniałem, zawrotnej prędkości, więc tak naprawdę to wystarczy. Te dwa główne założenia na takich liniach wystarczy. A tak naprawdę poziom pierwszy LS jest naprawdę bardzo tani, tak? I porównując oczywiście poziom pierwszy lub poziom drugi tego ETCS-a. Słuchajcie, jaka jest różnica pomiędzy poziomem pierwszym LS a poziomem pierwszym zwykłym? Różnica jest taka, że w przypadku poziomu 1LS niestety, ale nie ma ciągłego nadzoru, tak? Ponieważ tutaj ilość baliz, czyli tych urządzeń przekazywania informacji pomiędzy torem a pojazdem jest znacznie mniejsza, tak? W poziomie pierwszym tych baliz jest troszeczkę więcej, ponieważ wszystkie sygnalizatory muszą być wyposażone w ten system, zarówno semafory, tarcze manewrowe i inne sygnalizatory, na przykład jeszcze tarcze ostrzegawcze przejazdowe lub tarcze ostrzegawcze semaforowe. Tak jak wspomniałem, poziom 1LS brak ciągłego nadzoru, tak? Tylko tutaj daje nam to, że tylko przy semaforach tak naprawdę tutaj poziom pierwszy LS zostanie włączony. Tak jak wspomniałem, w poziomie pierwszym LS nie wszystkie sygnalizatory mogą być wyposażone w ten system, tak? Także tutaj dopuszcza się ruch mieszany. Jest to tak naprawdę tani system. Z tego, co tutaj ministerstwo wyliczyło, na kilkuset tysiącach linii kolejowych koszt poniżej miliarda. No to biorąc pod uwagę tutaj koszty wyposażenia centralnej magistrali kolejowej, czy na przykład linii numer 9, to są naprawdę niewielkie koszty w porównaniu właśnie z tym. A słuchajcie, druga sprawa jest taka, ten system już działa, tak? Poziom 1LS jest na przykład on między bodajże na linii numer 356, czyli między Poznaniem Wschodem a Wągrowcem, tam jest bodajże linia jednotorowa i tam już ten system działa. Tutaj koszty też bodajże nie były duże, także to się sprawdza i jest tutaj zapewnione pełne bezpieczeństwo ruchu kolejowego. I właśnie wracamy teraz do wskaźników. Mamy taki wskaźnik jak ETCS 1, czyli zapowiedź wjazdu w obszar ERTMS ETCS-u, czyli poziomu 1LS. Ten wskaźnik informuje maszynistę, że właśnie zbliżamy się do wjazdu w obszar objęty ETCS-em poziomu 1LS. Jest to właśnie żółta kwadratowa tablica z czarnym obramowaniem i czarnym oznaczeniem literowo-cyfrowym, tak? Dalej oczywiście maszynista zobaczy wskaźnik ETCS 2, czyli wjazd w obszar ERTMS-u ETCS-u poziomu 1LS. Jest to taka sama tablica, tylko że biała, z czarnym obramowaniem i czarnym oznaczeniem. Oznacza, że mijając ten wskaźnik, maszynista wjeżdża właśnie w obszar ETCS-u poziomu 1LS.
A jak wyjedzie, to słuchajcie, pokaże mu się wskaźnik ETCS3, czyli wyjazd z obszaru ETCS-u poziomu 1LS. Także tyle, jeśli chodzi o ten poziom 1LS, ale oczywiście szczegółowo powiemy sobie jeszcze, gdy będziemy, słuchajcie, omawiać poziom ogólnie, cały system ETCS-u. Kolejny mamy wskaźnik ETCS4 i tutaj mamy podobną sytuację, tylko że tu mamy ETCS poziomu pierwszego. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, poziom ETCS 1 poziomu pierwszego jest troszeczkę bardziej rozbudowany niż jego kolega, czyli LS. On tak naprawdę mamy ciągły nadzór bezpieczeństwa ruchu kolejowego od tutaj sygnalizatorów do tutaj miejsc, no po prostu na całym odcinku, tak? ETCS poziom pierwszy daje nam to bezpieczeństwo, ale nie zawsze, ponieważ tutaj jeżeli oczywiście zastosujemy europętlę, ale to tutaj tym się nie będziemy za chwileczkę, tym się nie będziemy zajmować, to jest temat na osobny dzień. W przypadku ETCS-u poziomu pierwszego koszty wiadomo są troszeczkę droższe, ale wiadomo tutaj dąży się do tego, aby tutaj niektóre linie kolejowe były w to wyposażone. Tak naprawdę na warunki polskie, jeżeli na razie nie osiągamy zawrotnych prędkości, myślę, że ETCS poziomu pierwszego tutaj nam wystarczająco wystarczy, tak? Tak jak można powiedzieć. Zawsze należy pamiętać, że ETCS poziomu pierwszego można później rozbudować do ETCS-u poziomu drugiego. Także nie jest źle. I tak jak wskaźniki to mówią, ETCS 4, zapowiedź wjazdu w obszar objęty właśnie ETCS-em poziomu pierwszego. Ta sama sytuacja, jeśli chodzi o wjazd, tak? Za tym wskaźnikiem maszynista już wjeżdża w obszar ETCS-u poziomu pierwszego. I ETCS wskaźnik 6, czyli właśnie wyjazd z obszaru ETCS-u poziomu pierwszego. I teraz słuchajcie, wchodzimy w obszar ETCS poziom drugi, troszeczkę droższy, nawet rzecz ujmując bardzo drogi, z tego względu, że ETCS poziom drugi współpracuje, do tego może nie współpracuje, ale niezbędny do funkcjonowania ETCS-u poziomu drugiego jest tak zwany GSMR, czyli globalna cyfrowa łączność kolejowa. Słuchajcie, do tej pory nasza łączność kolejowa jest troszeczkę przestarzała. Pracujemy nadal na bazie analogowej, na bazie 150 MHz, więc ta łączność do końca nie jest taka, jak powinna być. Niestety, ale na kolei łączność to jest podstawa, Szanowni Państwo, więc w tej sytuacji mamy takie coś jak GSMR, czyli globalny system łączności kolejowej, cyfrowy, i tu już mamy na bazie 900 MHz, a więc sześciokrotna większa częstotliwość. GSMR jest fajny, oczywiście, że jest fajny, ponieważ tutaj możemy połączyć się bezpośrednio z maszynistą na tej zasadzie, tak, pomiędzy dyżurnym ruchu a maszynistą. Nie muszą nas sąsiednie stacje słyszeć, po prostu ja mogę tylko z nim sobie porozmawiać, ale oczywiście dopuszcza się tak, że tutaj mogą nas wszyscy słyszeć, tak jak obecnie to mamy tutaj w radiotelefonach analogowych. Słuchajcie, co o tym ETCS-ie? Tutaj, jeśli chodzi o ETCS poziomu drugiego, mamy pełne bezpieczeństwo ruchu kolejowego, pełny nadzór nad prowadzeniem ruchu kolejowego, również prowadzeniem pojazdu kolejowego. Ten poziom drugi ETCS-u daje nam przede wszystkim to, też oczywiście, że maszynista nie przekroczy prędkości i nie przejdzie poza miejsce zezwolenia, ale to już wiadomo, to jest podstawa podstaw, jeśli chodzi o działanie tego systemu. Ale uwaga, w przypadku, tak jak wspomniałem, mamy pełny nadzór nad prowadzeniem ruchu i tutaj najważniejsza zasada, słuchajcie, maszynista otrzymuje zezwolenia na jazdę, tak, biorąc pod uwagę jego prędkość, prędkość pojazdu znajdującego się przed nim, profil drogi, droga hamowania, wskazania semaforów. Także tutaj maszynista w sposób ciągły dostaje zezwolenia na jazdę w tym systemie.
I tu o tyle jest fajnie, słuchajcie, że w systemie ETCS-u poziomu drugiego możemy zrezygnować z sygnalizatorów, bo tak jak wspomniałem, za pomocą RBC, czyli Radio Block Center systemu sterowania radiowego, on przekazuje, przelicza nam informacje i przekazuje do maszynisty właśnie te zezwolenia. Dzięki temu, szanowni państwo, maszynista wie, gdzie ma się zatrzymać. Jeżeli on tego nie zrobi, jeżeli nie wdroży hamowania, system wdroży to za niego, tak? Także tutaj w 99,9% tutaj przypadków nie będzie dopuszczone, nie ma możliwości w ogóle najechaniu pojazdu na pojazd. Także tutaj myślę, że ten ETCS jest bardzo fajny, ale mówię, sposób ciągły jest ciągły nadzór, tak? Jeśli chodzi o tutaj pojazd kolejowy, więc ten system naprawdę jest bardzo drogi. Wyposażenie kilometra bodajże kosztuje ponad 1 000 000 zł, więc przeliczcie sobie, słuchajcie, szanowni państwo, ilość kilometrów linii kolejowych w Polsce razy 1 000 000 zł, wychodzą nam bajeczne kwoty, setki miliardów złotych, na które na razie oczywiście nie mamy pieniędzy. Ale jest to założenie Unii Europejskiej, więc oczywiście dofinansowania z Unii Europejskiej są, ale oczywiście my też musimy wyłożyć nieco pieniążków. Także słuchajcie, ETCS poziom drugi, zapowiedź wjazdu, wjazd w obszar i wyjazd, tak? Także tutaj żadnej filozofii nie ma. Do tej pory było 9 wskaźników ETCS-u, powstał jeszcze jeden, szanowni państwo, ETCS 10, czyli wskaźnik zatrzymania ETCS-u, słuchajcie, jak on wygląda, widać, a co on oznacza, słuchajcie, on oznacza miejsce końca odstępu blokowego lub na przykład odcinka torowego jako właśnie tego potencjalnego miejsca końca zezwolenia na jazdę w tym systemie ETCS lub też mamy taki system jak SPSR, czyli odpowiedzialność personelu, tak, czyli na własne ryzyko. On oznacza, że mamy po prostu się zatrzymać, ale tak jak wspomniałem, o tym systemie powiemy sobie na kolejnym dniu. No, już wkrótce, ale oczywiście najpierw musimy poznać te podstawy prowadzenia ruchu kolejowego. No, myślę, że podstawy już znacie, więc troszeczkę będziemy wchodzić w szczegóły. Słuchajcie, ja bardzo serdecznie dziękuję za ten czas poświęcony. Troszeczkę dużo było tych sygnałów kolejowych, wskaźników kolejowych. Za chwileczkę, słuchajcie, po tym temacie przejdziemy sobie oczywiście do quizu kolejowego, a po quizie kolejowym, słuchajcie, warto przejść, słuchajcie, do kolejnego tematu, a mianowicie kolejna dokumentacja techniczno-ruchowa, a mianowicie dziennik telefoniczny R138. I wracamy do naszych zadań związanych już nie tylko z dziennikiem ruchu, nie tylko z rozkazami pisemnymi, ale także dołożymy dziennik telefoniczny R138. Czyli warto przejrzeć sobie tutaj filmiki związane z dziennikiem ruchu, z rozkazami, żeby po prostu sobie nie zapomnieć. Ale jak zapomnieliście, ja Wam na pewno przypomnę. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do kolejnego.